70 tysięcy w... Ej, wracam do garażu, sprzedaję tego autka, naprawdę. I wracam chyba do Eclipse'a. Dobra, robimy tego Forda. Myślę, że starczy nam kasy na ten tuning. Powinno wystarczyć. Dobra, dajemy sobie na moc. Może dajmy ten... kurde, może to dajmy, ok? Dajmy sobie ECU. Już mamy praktycznie klasę S. I zobaczcie, już tylko 78 tysięcy zostało. Jakbyśmy kupili nowy samochód, byśmy już nie mieli kasy na tuning, nie? Pamiętaj, że twój wóz musi spełniać wymogi. Dobra, mamy S klasę. Jeszcze tylko wymaksować. Czy starczy nam kasy? 40 tysięcy zostało. Dobra, i tutaj bardzo fajna sprawa jest z tym doładowaniem, bo w zależności od tego, na co jest samochód, musicie inne doładowanie kupić. Na przykład turbosprężarka Rootsa, śrubowa sprężarka, czy co tu jeszcze było, chyba jeszcze ta, jeszcze coś tutaj było, któraś sprężarka, one się dobrze nadają do driftu, a turbinki lepsze są na wyścigi. I naprawdę jest spora różnica, jak sobie tuningowałem w przypadku mojego Mustanga. Jak włożyłem mu te turbinki, to bardzo szybko przerywał drift. A już przy tych turbosprężarkach śrubowych i Rootsa naprawdę dużo, dużo lepiej driftował. Ja bym tu spróbował może z podwójnym turbo, bo to będzie wyścigowe auto. Chociaż nie, pojedyncza turbinka lepiej, okej. Okay. Dobra, mamy. Nitro mamy super wyposażone i słuchajcie, to jest słabiutko jeszcze. Dobra, tu mamy jakieś, możemy lepsze zawieszenie spróbować, ale generalnie no nie za dobrze to wygląda póki co. Kasy mamy mało. Dobra, spróbujmy zawieszenie inne. Myślę, że skrzynia biegów mocno podniesie tutaj. A już wyposażona jest pro, o kurde. No to powiem ci, będzie ciężko mi w tych zawodach. Dobra, spróbujmy opony. Posiadane, wyposażone, drogowe, okej. Okay. Możemy jeszcze założyć te. I to już będzie kompletny limit, nie? Tutaj mamy do driftu i tu mamy drogowe jakieś, super. O kurde. Dobra, może spróbujemy wyścigowe, ale patrzcie, będzie mi ciężko wygrywać wyścigi, jak samochód nie jest wymaksowany w klasie S. Aj, nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że tego Eclipse'a nie stuningowałem do S, bo ten może sobie nie dać rady na tym silniku. Niedobrze, niedobrze. Tutaj już mam jakieś hardkorowe te opony, nie? Dobra, dajmy sobie może wyścigowe opony. No i po tuningu. I kurde, będzie ciężko wygrywać. Niedobrze, niedobrze. Dobra, napęd. Tu już mam wszystkie części wymaksowane. Ej, nie ma żartów, będzie ciężko wygrywać. Się zastanawiam, czy ten silnik standardowy nie jest lepszy, ale ma mniej litrów, nie? Ale może być też lżejszy. Nie no, potencjał jest wyższy w tym silniku, który mam teraz. Ale powinniśmy mieć... No nic, zobaczymy. Dobra, prowadzenie. Dajemy pod przyczepność. Czułość kierownicy możemy trochę zwiększyć, docisk zwiększamy, driftowanie wyłączamy, no i kurde, no spróbujemy. Dobra, to jest mój pierwszy samochód w klasie S, jestem ciekawy, jak sobie poradzi. Jeśli chodzi o wygląd, możemy coś tutaj zmienić za darmożkę, możemy wybrać sobie inny lakier stworzony przez społeczność, także co by tutaj wybrać, coś sobie pasowało do bodykitu, nie? Tutaj ktoś zrobił jakąś hardkorowe felgi czy coś, ekstra. Ej, na miniaturkach fajnie wyglądają te samochody, nie? Może to dajmy, takie szalone? O, tu jest coś fajnego. Tak, wchodzenie w drift można wyłączyć, ale nie... To nie oznacza, że samochód nie będzie wcale driftował, bo jak wejdziesz na ręcznym, to będzie driftował, tylko tu chodzi o to, że w zależności od tego, jak lubisz wchodzić drift, bo tutaj w tej grze albo tapuje się gazem, żeby wejść w drift, albo hamulcem nożnym, żeby wejść w drift. Ja bym mufelę zmienił, już nie, nie wiem, czy mi kasy starczy. Dobra, olać to, wygląd nie jest taki ważny. Liczą się osiągi, musimy nim coś zdobyć, no. Dobra, wychodzimy stąd. Aha, tu musimy mieć jakiś poziom pościgu? Nie, o co tu chodzi? Czekaj, co to były drifty? O nie, jak najdłuższy czas driftu. Dobra, olać to. My god. Mapa z NFS Hit? Gdzie ty widzisz mapę z NFS Hit? To co tu mamy? Okej, to możemy sobie zrobić. 20 tysięcy, ale wpisowego nie mam. Aha, dobra, dobra. Oh my god. No nic, spróbujemy. Próbujmy tego nowego autka. Możemy z nim porobić jakieś próby tutaj, czyli jakieś strefy czasowe i radary, żeby nim... jednostki na patrolach. Pomogą wam przyskrzynić rajdowców. Ol dźwięk, Centrala, teraz nie obrywamy.
Brzmi super, nie? Ty. A w garażu nie brzmi tak fajnie. Dobra, ja bym się przejechał trochę gdzieś tutaj po świecie, żeby pozdobywać kasę. Porobimy sobie jakieś wyzwania, skoki i tak dalej. No mamy szybką furę już, jest moja najszybsza w garażu niby. Ale coś tej szybkości nie czuję, powiem ci. Tak, no nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że stunigowałem jego, no ale chciałem inne auto. Eclipse dużo lepiej skręcał. Ach, zobaczymy, zobaczymy. Zawiodłem się na tym aucie. No wygląda jak nie wiem, jakby miało przyczepność 1500, nie? Jakieś tutaj aerodynamiczne wstawki, spoilery i tak dalej. Ej, zobaczcie. Tutaj można sobie podjechać. To jest jakiś offroadzik. Ostatnio mi jeden widz pisał, że nie da się wyjechać poza barierki w tym NFS-ie. No, nie wiem, no moim zdaniem się da, normalnie, nie? Tak, ten samochód wydaje się jakiś taki ciężki. O, nawet do jakiejś leśniczówki zajechaliśmy. W powietrzu da się samochodami sterować, tak w ogóle, ale nie jest to takie sterowanie jak w GTA na przykład, że możemy nagle robić jakieś, wiesz, backflipy samochodem w powietrzu. Nie, nie, nie. Tutaj delikatnie się samochodem steruje. Delikatnie w prawo, delikatnie w lewo. Góra, dół chyba nie można. Taki ciężki, no faktycznie, on tak w zakręty się nie mieści, ale on nie wygląda teraz na ciężkiego, zobacz, sama blacha i rurowanie zostało i duży silnik, nie, to tak, no, powinien całkiem dobrze się prowadzić, wbrew pozorom. Dobra, tu mamy jaką hopę. I proszę bardzo, można sobie na skróty jeździć, nawet trzeba, żeby uciec z policji niekiedy. Nie wiem, skąd się wzięła opinia tego widza, który nigdy nie grał w Need for Speed'a, że nie można sobie jeździć poza barierki. No można, no. Dobra, trzymajcie kciuki, stawiam tu oczywiście wszystko i biorę najwyższy zakład. Jedziemy. Ja się nie patyczkuję, no. Trudno, przegramy to przegramy. No. Raz się żyje, kurczę. Myślę, że na pewno przegramy, bo zobaczcie, oni mają tu jakieś McLareny, mają jakieś Vipery, nie Vipery, no, może być niewesoło. Ładnie brzmi, ale to tyle, nie? A, ciekawe, gości miał zamkniętą szybę, a i mam otwartą. Ciekawe. Zawsze mają otwartą, jak pokazują te rzeczy. Dobra. Zobaczymy, co potrafisz. Zakład poszedł o 4 koła, nie? Więc tego gościa, z którym się założyłem, chociaż go zrobimy manewr pit, no come on. To jest Crown Victoria, to jest samochód pościgowy policyjny. On do tego powinien nadawać się idealnie. Będziemy blokować wszystkich przeciwników i tyle, no. Zabawię się w policjanta, co mi szkodzi. Co tam, jest Lambo? Czy ja gonię właśnie Lambo, ziomek? O nie, to tutaj... Pamiętajcie, tutaj nie ma jak w Fordzie, nie możesz sobie nagle cofnąć swojego błędu jakiegoś na zakręcie i zrobić zakręt lepiej. Musisz powtórzyć cały wyścig od nowa i tych powtórek masz maksymalnie 2. No, tu jest naprawdę ciężko grać w tego Need for Speed'a. Nie! Dobra, jeszcze jestem. Czujesz już presję? Kurde, ale 2 powtórki! Ej, 2 powtórki musiałem wykorzystać. Także już w nocy, jak będzie jakiś hardkorowy wyścig, to już nie będę miał powtórki żadnej. Na przykład jak będę miał do zdobycia samochód. Także to nie jest do końca dobrze, że wykorzystałem te powtórki, nie? I tylko 16 koła zdobyłem. To jest brawo teraz, ale będzie płacz, jak będzie noc. I jeszcze musimy z policją się bawić. Ej, wracam do garażu, sprzedaję tego autka, naprawdę. I wracam chyba do Eclipse'a. Ej, naprawdę ciężko było to zrobić. Musicie mieć samochód wymaksowany w jakiejś tam klasie, na przykład w S, żeby to miało sens, nie? Żeby, no,
O, czekaj, tu jest strefa driftowa, o. Dobra, co mamy jeszcze do zrobienia właściwie? Czy coś tutaj jest wartego uwagi? Mamy tu... uzyskanie dłuższy czas driftu. Okej, w klasie S nie mam żadnego driftowozu, ale mam w klasie A+, Eclipse'a. Możemy zadychę to zrobić. Wracamy do garażu, sprzedajemy tego złoma i tyle. I wracam do Eclipse'a. Kurde, jednak nie najgorszy jest, no. A psioczyłem na niego FS ostatnio. I chyba, wiecie co, będziemy musieli kupić jakiegoś egzotyka, bo tego typu tuningi nic nie dają. Zostawimy sobie Eclipse'a w klasie A+, bo naprawdę radzi sobie świetnie. Patrząc na to, co robi ten samochód, może lepiej by było go zrobić na jakiś drift czy coś. Wiecie, trochę szkoda mi było tego Defendera, jak go żeśmy ostatnio sprzedali, nie? Ale ani to ma tak słabe przyspieszenie to auto. Może inne opony jakieś czy coś, nie wiem, nie? Wiktoria pod drift w sumie jest taka długa, nie? Ja nie wiem, czy to w tym NFS-ie ma jakieś znaczenie. Zrobiłem sobie tego starego Mustanga na driftik i jest całkiem przykładny. Da się nim tam porobić wyniki. Może nie jakieś tam mega dobre, ale no jestem w stanie coś tam powygrywać nim, nie? Co naprawdę trzeba zrobić listę jakąś taką najlepszych samochodów do wszystkich klas, do wszystkich rzeczy. Bo to ma znaczenie w tym NFS-ie. Mam dla ciebie fuchę. O! Co? To mój poprzedni protegowany. Nie jestem numerem jeden. Dobra, mamy fuchę. 12 koła, jest dobrze. Uwielbiam najbardziej. Trzeba zgarnąć jego Ferrari la Ferrari. Nawet furę ma lepszą niż ja. La Ferrari! To nie są żarty. Kurde, biegi mi się kończą w tej Wiktorii. Co za złom. 3000. Fotoradar. W sumie to jest moje najszybsze auto teraz, jakie mam, no nie? Ale to jeszcze nie to. Te auta egzotyczne, jakieś McLareny, Lamborghini, tutaj ewidentnie czuć to przyspieszenie. A te samochody takie tunigowane, może jakbyśmy tu wsadzili jakiś lepszy silnik, to by było lepiej. Póki co jest tragedia. Sprzedaj ten złom. Czekaj, gdzie my mamy jechać? Kurde, zaczęli mnie gonić. O, widzicie, ci widzą nas przez ten, przez wiadukty nawet. Słabo trochę, nie? Ale jak się dużo skacze, dużo zmienia się kierunek jazdy, to można ich łatwo zgubić, bez problemu. No tylko trzeba się pobawić. Dobra, co my tutaj mamy? Czekaj, żeby mi do garażu nie wszedł przypadkiem. Okej, rozpocznij. Yes! Nie gram na kierownicy, gram na padzie. O co chodzi z tym, pokonujesz LIRC? To jest jak robisz radary, nie radary, strefy pomiarowe i osiągniesz maksymalny wynik. To wtedy dostajesz hajs, nie? Za to. La Ferrari zielone. Dobra, musimy zrobić to na czas i powiem wam, te czasówki są trudne. Zwłaszcza jak się nie zna mapy. Nie wiem, czy jak się gra na maksymalnym poziomie, to ten czas jest jakoś bardziej wyśrubowany. Podejrzewam, że nie. Ale nie będę się tu naprawdę spinał, jak nie zdobędę 12 tysięcy. Jedziemy La Ferrari. Okej, to jest kuźwa różnica, ziom. To jest różnica w stosunku do Wiktorii, kurde!
To jest coś innego. Ej, całą grę jeżdżę takimi gratami. Teraz jak się przejedziesz czymś takim, to jest taki szok. Jednocześnie przyczepne, jednocześnie dobrze przyspiesza. Kurde. Normalnie to musisz wybierać między tym a tym, nie? Jak w przypadku tej Wiktorii. Kurczę, ekstra. No, 12 tysięcy się nie udało. Te czasy są dość wyśrubowane, ale dycha mi wystarczy. Nie jest źle, no. Japońskie blachy ma Ferrari? A co za problem kupić sobie w Japonii? Patrzcie, ledwo się... No dobra, 9 sekund to jest dużo czasu, nie? Ale no, do 35 brakowało dużo. Nie mogę tego powtórzyć, bo zużyłem wszystkie swoje powtórzenia. Trudna jest ta gra, powtarzam. Naprawdę, także nie zdziwcie się, jak będziecie mieli problemy. Każdy ma problem w tej grze. Dzień świra, mamy tu jakieś zawody. Tu aktualnie jesteśmy pod garażem, moglibyśmy do niego wskoczyć, ale tu chyba mamy jakieś zawody w klasie A+, za 4000 wpisowej, 12 tysięcy nagroda. Więc możemy sobie podjechać. Ledwie przeszło mu to przez gardło. Jestem z ciebie dumny, Smaku. Za dawnych lat byliście bardzo zżyci, co? Jak to zabrzmiało? Za dawnych lat. To był początek XXI wieku. A, czyli nie ominęła cię ta pluskwa milenijna. Serio myślałeś, że komputery wykończą świat? Tak, dlatego bawiliśmy się, jakby nie było jutra. Okej. Ej, nie znasz kawałka 1999? Brin, książę, rozłączam się. Fajne są te gadki z tym Raiderem, podobają mi się. Ta babka. Właściwie powiem wam, że teksty są całkiem niezłe, jak oni sobie tutaj między sobą gadają. Nie jest to takie sztywne, wiesz, nie ma tego zbyt często i podoba mi się to. Na przykład rozmowy, w ogóle fabuła w Paybacku mi się bardzo nie podobała. Pamiętam, że łapałem mega cringe, jak to oglądałem, te cutscenki i tak dalej. Tutaj tego nie ma, przynajmniej jest to w ograniczonym stopniu, nie? Mam wrażenie, że trochę czują młodzież, ci ludzie tutaj, którzy odpowiadali za tego Need for Speeda. Patrzcie, jakie mamy tu już auta, nie? Lambo. Ta ciągle tym samym jeździ? O, GTR. GTR jest generalnie niezbyt drogi, bo 140 tysięcy kosztuje. Mustang. Jakieś Porsche, to chyba targa jest, tak? Tutaj macie McLarena jakiegoś sztosowego. Tu kolejne Porsche, no kurde. Jest dobrze, jest dobrze. Okej, ja sobie zrobię tutaj lejcikowo w klasie A+. Myślę, że na spokojnie zrobimy to Eclipse'em. Fajnie w NFS jest, że ludzie uciekają przed autem, że w ogóle są ludzie jacyś na drodze, nie? Dzięki temu tak te ulice są bardziej żywe. A tak, chyba Sylwester z Eclipse'em całą grę przejdę, no. Psioczyłem na niego jak był w klasie A, ale teraz robi się całkiem fajny. Na razie moje serce jest przy importach, ale podejrzewam, że jak weźmiemy jakieś współczesne hyperauto, to no, tak jak się przejechaliśmy chociażby tym Bugatti czy LaFerrari, czy tam wcześniej nawet jechałem w międzyczasie Panamerą, bo taka była dostawa, że mieliśmy offroadową Panamerę do dostarczenia, no to ona też ładnie leciała, nie? Generalnie jakieś takie współczesne autko sobie dorwać, no i zobaczymy. Spoko graficzka. Grafika jest naprawdę fajna, nie? Nie ma na pewno tylu detali co w Forzie, tak? Forza jest jednak pod tym względem dużo bardziej ta grafika realistyczna niż tutaj. Tutaj jest taka jeszcze bardziej bajkowa i czasami tekstury nie są takie ładne, nie? Ale generalnie masz takie fajne złudzenie takiego bajkowego świata i jak ktoś chce się poczuć jak w Japonii, spokojnie może tutaj to uczucie zrealizować, bo są miejscówki, które ładnie to imitują. Masz dużo importów do wyboru, ale przede wszystkim też ten tunik jest świetny, nie? I sam fakt, że ktoś zrobił to malowanie z Need for Speed Undergrounda 1, które ja mam ochotę, wiecie co zrobić? Mi się tak łezka wokół kręci teraz, że mam ochotę kupić sobie mały modelik tego samochodu i nanieść sobie dokładnie takie malowanie na niego i postawić gdzieś tutaj u mnie w pokoju, nie? Tak mi się to podoba. Nie dlatego, że to malowanie jest jakieś piękne, umówmy się, to jest kurde kilka naklejek jakichś gówniano położonych. Ale wiesz, tu chodzi o jakąś taką nostalgię, nie? Jak kiedyś, jak byłem mały i sobie grałem w Undergrounda i wiesz, miałem mega zajawkę, jak mama mi pozwoliła zagrać na komputerku po szkole i sobie mogłem usiąść i pocisnąć, nie? I pamiętam, że jarałem się tym zwiastunem. W ogóle wczoraj odkopałem sobie
moje pudełko z płytami starych gier i znalazłem Need for Speed Carbon, znalazłem Most Wanted, Undergrounda 1, Undergrounda 2, ale niestety pudełko z Undergroundem 2 nie ma w środku płyty pierwszej i nie wiem gdzie jest, mam tylko płytę numer 2. Może, ty, ja chyba wiem gdzie jest. Need for Speed Underground 2003? 2003 rok, człowieku. No i Need for Speed Underground 2. Niestety tylko jedna płytka. Gdzieś ona musi być, na pewno bym tego nie wydupczył. Nie ma mowy nawet, żebym to wywalił. Ale no, jest tylko jedna płytka. W pudełkach, w pudełku po czekoladce jest, nie wiem. Tu mam jakieś kody w ogóle. Ty! O co chodzi? Patrz, tutaj jest napisane na tej ulotce z Undergrounda 2 Official cheat codes. Widzicie? Można sobie coś tu wpisać. Czekaj, co? The official Electronic Arts hits and tips line. Tu jest numer telefonu do EA Games, na który możesz zadzwonić, żeby zapytać się o o kody do gry. To jest numer telefonu i tutaj nawet masz napisane, że dla osób, które dzwonią z Irlandii, numer powinien być taki, jak tutaj jest na dole, nie? Kiedyś były kody do gry na numer telefonu. No, to jest zajebisty easter egg. Ej, nie wiedziałem o tym, nigdy nie czytałem tej ulotki nawet. A płytę kupiłem, nie wiem kiedy. Nie wiem kiedy to kupiłem, ale udało mi się jeszcze kupić taką oryginalną, bo później było jeszcze coś takiego jak kolekcja klasyki. I można było sobie w takim opakowaniu, powiedzmy nie oryginalnym kupić, ale Undergrounda 2, 1 i Most Wanted mam w opakowaniu oryginalnym. I co wy na to? Wracamy do tego Need for Speeda. Mówię wam, że ten Need for Speed naprawdę ma ducha tych pierwszych Need for Speedów. W sensie tych takich pierwszych, że Undergroundy, nie? Bo to nie są pierwsze, że pierwsze Need for Speedy. Ale dla mnie to jest naprawdę sztos. Co ja tu właściwie robię? Aha, wygrywam wyścig. No i Eclipse to jest Eclipse, no. Eclipse mi się kojarzy z tamtymi klimatami dawnych Need for Speedów. PC-ta podłączyłem starego. No, ej, wydawało mi się, że ona tam kiedyś była, ta płytka. Czy lubię Nintendo Switch? Nigdy nie grałem na Nintendo Switch. Dobra, mamy 12 tysięcy zdobyte. Mamy prawie piąty poziom pościgu. Także może jedźmy już do chaty. Dobra, czy coś jeszcze mamy tu do roboty? Tutaj jest za 3000, tu za 5. Tu mamy coś za dyszkę, ale tego nie zrobię. Tu mamy wytrzymałość. 7 koła jest do wygrania, może byśmy sobie to jeszcze... A w której klasie to jest? Klasa A, o! To przejedziemy się moim nowym autkiem w klasie A. Znaczy moim nowym starym autkiem w klasie A. I tu mamy jeszcze coś za piątala. Nie chcę już jechać tą Wiktorią. Nawet za 5000 nie zmuszą mnie do tego. Jedźmy sobie na ten zlot tutaj. I tu sobie zrobimy za 7. Na tym zlocie chyba łatwo jest uciekać przed policją, bo tam jest pełno... Jeśli to jest ten zlot, co myślę? Bo jest pełno różnych hopek, a jak trochę pochapasz i pouciekasz przed pałkami w ten sposób, to łatwo ich zgubić. Ale widzę, że śmigłowiec się pojawił. Dobra, to próbujemy. O, tak, to jest ta miejscówka z hopkami. Że powinno być w miarę szybko. Tutaj są hopki, tu można sobie wjechać cyk, tam się rozwalają między sobą, tu można chwilę przeczekać. Przy okazji powinniśmy tu gubić śmigłowiec, ale wiadomo, że no nie, chyba nie zgubimy. Okej, gubią nas, okej. To jednak fajnie. Gubią i zgubili. Zgaśmy samochód, żeby było, że niby nas tu nie ma. To nie ma znaczenia w tej grze. Szkoda. Dobra, i ktoś mnie zobaczył teraz, moi drodzy. Tak, zobaczył mnie ktoś przez ścianę, bo śmigłowiec mnie w tym miejscu nie widział. Widzieliście, że zgubiłem pałki. Teraz znowu ich zgubiłem i znowu pewnie mnie ktoś zauważy przez ścianę, nie? O, zauważył mnie policjant tam z tyłu. Nie? Przez ścianę. To nie był śmigłowiec. W kopercie nie ma dwóch płyt niestety. To była płyta druga w tej kopercie. Który przyciskiem gasisz na padzie? Przyciskiem B. Ja gram na tym padzie xboxowym, nie? I kto mnie teraz zauważył? Skąd? Tu nie ma żadnego gliniarza. A dobra, tu jest, okej. Jak on się tu wdupczył, ty. Dobra, nie jadę w jego stronę, bo jeszcze się mi coś zbuguje i kurde mnie złapie. Już tak raz miałem.
Wrzuciłem shortsa na YouTubie, jak zahaczam się o lewitujący znak i policja mnie łapie. Także no... Tragedia, tragedia. Czasami tak frustrujące są sytuacje. Dobra, tutaj sobie przejedziemy, cyk. To głupek, a ten co? Wysyłam kawalerię! Dobra, wzywają posiłki. Zgubić na chwilkę i już by wjechał na zlot i byłoby po temacie. Dobra, niech jadą za mną, cyk. Kurde, pojechał za mną. Ajajaj. Piąty poziom, niedobrze. No i dzień jest już, nie? To jest tragedia. 60 tysięcy ryzyka. Kurde, cały czas się kręcą koło tego zlotu. Okej. Chyba załatwiony, nie? Posadka na drodze powinna załatwić ścigany wóz. Ekstra. I tak to się robi. Zajebiście. Mamy to. I teraz tak, ja sobie przerobiłem barakudę na wyścigi w klasie A. I wygląda sobie tak, także trochę obniżona, taka jest dostosowana do wyścigów. Jeszcze sobie tylko przejrzę, czy przypadkiem nie ma tutaj jakiegoś psikusa, ale nie, chyba wszystko jest dobrze. Driftowanie wyłączamy i jedziemy. Zawody. I zróbmy sobie jeszcze za tą kasę. No i powinniśmy ograć ich lekko. Już nie mogę się doczekać. O, a tak przy okazji, teraz widzicie, zmieniłem sobie samochód na inny. Teraz mam czwarty poziom pościgu, nie piąty jak w przypadku tamtej eklipsy, tylko czwarty, także jak tutaj sobie na zlocie zmienimy samochód, to nam się ten poziom pościgu też zmniejsza. No chyba, że w jakimś samochodzie mieliście nabite już, nie? Duży poziom, no to... Albo we wszystkich samochodach macie duży poziom pościgu nabity. No to jest inna sprawa wtedy, nie? Ale na zlocie jak się zmienia samochód, no to wtedy ten poziom pościgu jest mniejszy. Raz miałem tak, że miałem pościg w klasie... No piąty poziom pościgu. No i zmieniłem samochód i nagle miałem pierwszy poziom pościgu i mówię: o Jezu, gdybym to odkrył wcześniej, to bym może zdobył fajne furki, no nie? A tak to... Gdzieś tam się głupio dałem złapać i straciłem wszystko. Jak nie masz strasznie krętego toru, to nie dawaj docisku na max, bo wtedy tracę V-max. Tutaj to chyba nie działa. Chociaż zobaczymy, może w tym samochodzie akurat tak, ale w Victorii jak zrobiłem docisk na maxa, to niewiele to zmieniało. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną. Ale może dlatego, że tam biegi szybko się kończyły, więc może za krótka skrzynia była, czy coś takiego. A tutaj może być inaczej, nie? No, zobaczymy sobie jeszcze. Dobra, i mamy hopę.
Dobra, zrobione. I teraz tylko uciec z policji pewnie? A nie, chyba mi już nie gonią. Ilość powtórek na cały dzień i noc, czy w dzień masz dwie i w nocy nie? To są na cały dzień i noc powtórki, dwie tylko właśnie, o to chodzi, nie? Ja już zużyłem dwie, więc jak w nocy będzie jakiś samochód do zdobycia, no to nie będę mógł powtórzyć. Słyszałem na skanerze, że gliny dzisiaj... A propos, tu macie tryb zdjęć i co myślicie o wnętrzu silnika? Znaczy no, wnętrzu komory silnikowej. Tutaj się tak śmiesznie maska akurat podnosi w tym samochodzie. I zobaczcie, tak to sobie wygląda w tym aucie. Nie jest źle, widać, że to jest jakaś V8, nie? Ale też nie ma szału, bo nie ma tyle detali. W każdym razie w Forzie, jak jakimś cudem maska by ci się odchyliła do góry, czego twórcy nie zrobili, żeby to było możliwe, to w jeździe dowolnej nie będziesz miał silnika tam, żadnego widocznego, tylko będziesz miał taką płaską powierzchnię z jednolitą teksturką, nie? Wiem, że dasz radę. Nie ma żadnego modelu silnika ani nic. Sprawdzałem. I nie ma. Tu mamy coś za 6 koła jeszcze. Tu mamy WS za 10, ale nie mam samochodu dobrego do tego. Jedźmy na chatę chyba, nie? Czy jeszcze to za 6 zrobimy? Jest tu jakieś wpisowe? 3 koła, czyli 3000 mamy na czysto, tak? Jak sprawdziłem to Sportzone? Nie no, kurde, mamy 5 poziom pościgu. Dobra, to chodźmy na chatę już. Nie będziemy tutaj szarżować, za dużo kasy mamy. Jak to sprawdziłem? Prosto, jest teraz glitch w Nissanie Sylvii i możesz sobie sprawić, że nie będzie miała ta Sylvia maski podczas jazdy dowolnej. Chyba na którymś odcinku nawet wam to pokazywałem, nie? I okazuje się, że nie ma w Forzie żadnego modelu, wiesz, komory silnikowej, tylko jest zwyczajna teksturka, wiesz, tak jak w starych undergroundach, nie? Tak! Także jest tutaj mimo wszystko więcej... Wow! To drzewo było... Okej, to było dziwne. O kurde, przerąbane. Przerąbane! Co teraz? Dobra, gdzie jest najbliższa stacja? O, mi się zapaliło pod dupą, jest tu kawałek dalej. Okej, może dojedziemy. O, ten duży jeszcze tutaj śmiga, kuźwa. O kuźwa! Ja pierniczę, akurat we mnie, ty. Zapomnij o tych glinach. Pokaż im, na co cię stać. Idź tam i odzyskaj... 70 tysięcy w dupę. Nie będę miał na tuning. Co teraz zrobimy? Tyle, chyba z pół godziny jeździłem te wyścigi. I na koniec jakiś ciulas i koniec po tobie, nie? Oh my god.